Przewielebni bracia, proszę kapłani, bracia i diakonie, szanowni przedstawiciele lokalnych władz, drodzy pracownicy, terapeuci warsztatów, kochani uczestnicy warsztatów umiłowani w Chrystusie, siostry i braci. Piękny jubileusz, 15 lat istnienia warsztatów. Jest za co dobremu Bogu dziękować. Ale my wiemy, że jubileusze mają to do siebie, że to jest czas podsumowania, czas podziękowań, czas dobrego słowa, ale i też czas mądrego patrzenia w przyszłość. Dlatego prosimy dzisiaj dobrego Boga o Boże błogosławieństwo na dalsze lata rozwoju waszych warsztatów. A przede wszystkim stajemy dzisiaj w świątyni, żeby zasłuchać się w to, co ma nam do powiedzenia Pan Bóg. A Pan Bóg w swojej mądrości zawsze wybiera dla nas takie słowo, które może nas czegoś nauczyć. Nie wybieraliśmy specjalnie dzisiejszej liturgii słowa. To jest liturgia słowa przewidziana na dzisiejszy dzień. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że niewiele tu można znaleźć, co mogłoby być przydatne na naszą dzisiejszą uroczystość, a jednak. Najpierw skupmy się na tym, że Kościół wypełnia swoją misję przez naśladowanie Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Pan Jezus głosił Słowo Boże, czyli był prorokiem, uświęcał, modlił się, czyli był kapłanem, a wreszcie sam siebie złożył w ofierze i stał się kapłanem doskonałym. I wiemy, że Pan Jezus prowadził ludzi, podnosił ich, pouczał, ale przede wszystkim pomagał. Czyli był królem. Ponieważ na kartach Pisma Świętego królowanie zawsze było związane ze służbą i z poświęceniem dla drugiego człowieka. Kościół, tak jak potrafi, stara się naśladować Pana Jezusa i wypełniać zadania prorockie, zadania kapłańskie i zadania królewskie. Jak wypełnia zadania prorockie? Przede wszystkim przez to, że głosi Słowo Boże. My dziś usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że to słowo wypowiadane w imieniu Pana Boga nie zawsze jest słowem podnoszącym, słowem takim, które tylko i wyłącznie człowieka chwali i dostrzega w człowieku to, co najszlachetniejsze. To czasem jest słowo bardzo wymagające, a niekiedy nawet upominające. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że prorok Micheasz upomina króla. Król, chcąc dowiedzieć się, jak ma postąpić w sprawie wojny, wzywa ludzi mądrych, a przede wszystkim tych, którzy potrafią mówić w imieniu Boga, czyli proroków, i pyta ich, co ma zrobić. Do Micheasza nie chciał się odwoływać, bo Micheasz był nieprzychylny, tak przynajmniej król twierdził, a nie tyle był nieprzychylny, ile po prostu mówił prawdę. Ale wreszcie namówiony otwiera się na proroctwo Micheasza i ten odważnie mówi mu, że spotka go klęska. Moi drodzy, tak właśnie przemawia Bóg. Często podnosi na duchu, często pochwala, ale też czasem upomina. To jest pierwsza sprawa, na którą dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, że my musimy w swoim życiu także naśladować Pana Jezusa, proroka, czyli mówić prawdę, przepowiadać miłość, ale jednocześnie umieć czasem upomnieć drugiego człowieka, kiedy postępuje bardzo źle. Dzisiaj jest taki czas, kiedy też wypowiadamy słowa prawdy, ale to są słowa dobre i słowa błogosławieństwa, słowa podziękowania i słowa, które podnoszą na duchu. Dzisiaj cieszymy się z 15 lat istnienia warsztatów terapii zajęciowej. Piękny czas i dzisiaj myślę, że nie ma w tym przesady, jeśli powiem, że Bóg przez swoich proroków niesie wam pozdrowienie i mówi wam, abyście dalej wytrwali w tym dobrym dziele. Mamy naśladować Pana Jezusa kapłana, czyli tego, który złożył ofiarę sam z siebie. My tej ofiary już nie
musimy składać, tylko ją uobecniamy, ale każdy siebie składa w ofierze. My naśladujemy Pana Jezusa Kapłana, kiedy się modlimy i dzisiaj spotykamy się na tej mszy świętej, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w centrum działania takich warsztatów, które oparte są na Bożym przekazaniu miłości bliźniego i Boga, leży modlitwa, leży uświęcenie. Gdybyśmy tylko i wyłącznie oparli się na ludzkich siłach, pewnie nie moglibyśmy tak wielkich dzieł realizować. I Kościół i każdy z nas naśladuje Pana Jezusa, Króla, kiedy kieruje własnym życiem, kiedy innych prowadzi, a przede wszystkim, kiedy każde słowo i modlitwa ma potwierdzenie w naszym codziennym życiu. O tym z kolei usłyszeliśmy w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, która powiedziała nam bardzo wyraźnie o tym, że nie tylko mamy przebaczać bliźniemu, ale nawet mamy nadstawić drugi policzek. Jeśli kto uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. To jest prawdziwe świadectwo życia chrześcijańskiego. Cóż to znaczy nadstawić drugi policzek? Przecież wiemy, że Pan Jezus, kiedy został spoliczkowany przez żołnierza rzymskiego, to nie nadstawił drugiego policzka, ale zapytał dość odważnie. Jeżeli źle powiedziałem, wykaż błąd, a jeżeli dobrze, dlaczego mnie uderzyłeś? To jest pewne powiedzenie, które ma wyrazić szerszą prawdę, mianowicie o tym, że człowiek nie powinien w swoim sercu nosić urazu, nie powinien nosić nienawiści, że powinien starać się każdemu człowiekowi przebaczyć, choć nie wszystkich jesteśmy w stanie polubić, bo lubienie czy też nie lubienie drugiego człowieka jest związane z emocjami, a za emocje człowiek nie odpowiada, natomiast odpowiada już za to, co robi z emocjami. Chrześcijanin potrafi zapanować nad swoimi uczuciami. I nawet kiedy kogoś nie lubi, a ten ktoś znajduje się w potrzebie, potrafi się nad nim pochylić i pomóc. To jest miłość nieprzyjaciół. To jest nastawienie drugiego policzka. Ale moi drodzy, ta dzisiejsza perykopa ewangeliczna mówi nam jeszcze więcej. Mówi o tym, że tak naprawdę słowo, które wypowiadamy, modlitwa, wszystko jest niezwykle ważne, ale staje się bezwartościowe, jeśli nie ma potwierdzenia w życiu człowieka. Kościół bardzo na to zwraca uwagę, że naprawdę realizuje swoje posłanie, kiedy z mocą przepowiada Słowo Boże, kiedy uświęca przede wszystkim w Mszy Świętej, ale też wtedy, kiedy świadczy miłosierdzie. Bez Caritas, bez miłosierdzia, bez pomocy drugiemu człowiekowi, przepowiadanie zamienia się tylko w ideologię, to są puste słowa, które z czasem nie przekonują, a nawet mogą zniechęcić. Liturgia bez odniesienia do życia, bez świadectwa życia, zamienia się w magię, w rytuał i właściwie staje się jakimś teatralnym wydarzeniem. Dopiero kiedy słowo jest połączone z uświęceniem, z modlitwą, z ofiarą i ma przełożenie w życiu, dopiero wtedy staje się autentyczne i wtedy posługa Kościoła nabiera prawdziwego kształtu. I moi drodzy, kiedy dzisiaj uczestniczymy w tym jubileuszu, to dotykamy właśnie tej miłości chrześcijańskiej, caritas, czyli tego, co sprawia, że nauczanie Kościoła, że liturgia stają się autentyczne. Stają się autentyczne wtedy, kiedy znajdują potwierdzenie w życiu. I kiedy patrzę dzisiaj na was wszystkich zgromadzonych wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim patrzę na tych, którzy korzystają z warsztatów i widzę, że ich twarze są pełne radości, bardzo skupione, bo jesteśmy na mszy świętej, to jest naturalne, że jesteśmy skupieni, ale jednocześnie to są twarze pełne radości. To myślę sobie, że w tej służbie na rzecz tych, którzy korzystają z tych warsztatów, realizuje się najpełniej przekazanie miłości Boga i bliźniego. A dzięki temu, że takie miejsca są, że są takie ośrodki, Kościół może śmiało głosić Słowo Boże, może śmiało sprawować liturgię. Bo gdyby nie było takich miejsc, gdyby nie było Caritasu, nie mielibyśmy
są przyjaciółmi waszych warsztatów. I dziękuję wszystkim, którzy troszczą się, aby to się rozwijało, którzy pracują, usługują, aby warsztaty mogły być drugim domem dla tych ludzi, którzy tutaj przychodzą. Przyznam się, że zawsze z wielkim wzruszeniem uczestniczę w takich warsztatach, a miałem już kilka razy wielką przyjemność odwiedzać takie miejsca, być w czasie pracy z ludźmi, którzy tam przychodzą. I dla mnie to jest ogromne przeżycie, ponieważ ja widzę, jak wiele potrzeba i cierpliwości, i zaangażowania, i umiejętności, i cierpliwości, i wielu innych cnót, które pozwalają tak pokierować tym ludziom, którzy przychodzą, żeby oni wychodzili szczęśliwi z tej terapii. Żeby to dla nich nie był kolejny ciężar, albo kolejne zadanie trudne do uniesienia, a żeby to było miejsce, gdzie się rozwijają i wychodzą ubogaceni i radośni. Jestem głęboko przekonany, a nawet mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że wiem, iż wasze warsztaty są takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą z radością, gdzie zdobywają nowe umiejętności, gdzie się uczą, ale to nie jest ciężar jego uniesienia. Wręcz przeciwnie. To jest miejsce radości i prawdziwego rozwoju. I za to składam wam serdeczne błogosławieństwo. Niech dobry na dalsze lata błogosławi waszym warsztatom. Szczęść Boże.